Wystawowo-warsztatowe działania przygotowuje na zbliżające się święto ceramiki Bolesławieckie Muzeum. Już dziś Muzeum Ceramiki zaprasza na wernisaż wystawy Przyjaciele dla nowego muzeum, na którym w sobotę 17 sierpnia zostaną zaprezentowane najnowsze nabytki pozyskane dzięki wsparciu kolekcjonerów, stowarzyszeń oraz mieszkańców miasta. Te będą stanowiły element aranżacji wystawy stałej w nowej siedzibie muzeum, ale póki co podczas Święta Ceramiki będą jedną z jego atrakcji. Wernisaż odbędzie się w muzeum przy Kutuzowa. Oprócz wystawy muzealnicy przygotowują też bezpłatne warsztaty. Chętni będą mogli się sprawdzić w produkcji ozdobnych mydeł i aromatycznych kul kąpielowych. Będzie też toczenie na kole, dekorowanie naczyń metodą stempelkową oraz przy użyciu pędzla. A jeżeli będzie sporo słońca, to warto skusić się na warsztaty robienia wachlarzy. Muzeum zachęca też do tego, by zasmakować pracy w kamieniołomach na specjalnych warsztatach łupania kamienia. Będzie się działo zarówno na dziedzińcu muzealnym przy Kutuzowa, jak i przy Muzeum na Mickiewicza.